Dzisiaj odcinek nieco inny niż zwykle. Bardzo chciałabym Was zaangażować we wspólną zabawę. Mam dla Was bojowe zadanie. Stworzę dzisiaj cztery postacie w Toka Boca World, a Waszym zadaniem będzie odgadnąć, kto to jest. Zwracajcie uwagę na znaki szczególne. I uwaga, zaczynamy! Moją podpowiedzią na dzisiaj będzie to, że będą to influencerki. Powinno pójść Wam mega łatwo i sprawnie. Jeśli oglądacie YouTube'a, TikToka, Instagrama, no to z pewnością będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Poproszę kolejno napisać mi, kto to jest w komentarzu. Przy okazji szybki przegląd postaci, które miałam okazję stworzyć, tutaj przepięknie i kolorowo. Mam nadzieję, że widzieliście festiwal kolorów Toka Boca, bo naprawdę były świetne inspiracje, a jeśli nie widzieliście, to koniecznie to nadróbcie. Słuchajcie, wykorzystam sobie do tego puste pola, które mi zostały. Zaczniemy od pierwszej influencerki, którą dla Was stworzę. Poszukam sobie najpierw postaci, która będzie mi mniej więcej pasowała wiekowo, no i myślę, że ta będzie odpowiednia. Teraz wybór karnacji jest dość jasna, więc muszę skorzystać sobie z tych kolorów. No i słuchajcie, myślę, że jednym z większych znaków rozpoznawczych będą tutaj włosy. No ale to już musicie sami później odgadnąć, o kogo mi chodzi. Więc ja przejdę sobie teraz do wyboru fryzury. No i będą to długie włosy. Szukam odpowiedniej, a za chwilę wybiorę kolor, który też z pewnością da Wam dużą podpowiedź. Wydaje mi się, że tak, ale generalnie dwie postaci będą do siebie trochę podobne. To będzie dla Was utrudnienie, ale myślę, że dacie sobie ze wszystkim radę. Słuchajcie, no nie mogę znaleźć odpowiedniej fryzury, która by mnie tutaj zachwyciła, ale myślę, że będziemy szukać, słuchajcie, czegoś bardzo podobnego. Powiedzmy, że to są falowane włosy i niech to będzie dla Was podpowiedź. Teraz kolor. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. No i sobie polecimy troszeczkę w prawo, w taki ciemniejszy blondzik. Zróbmy coś z tą twarzą. Zdecydowanie oczy też będą odgrywały tutaj naprawdę ogromną rolę w Waszym zgadywaniu. Niech to będą jakieś takie bardziej wesołe oczy. Może coś takiego. Okej, nosek. Z pewnością musimy go zmienić na taki zgrabniejszy. Może taką kuleczkę sobie zrobimy. No i uśmiech. A może jeszcze przy okazji, słuchajcie, jak już jesteśmy, no to brwi. Niech one będą bardziej w brązach, ale nie aż takich ciemnych. Poczekajcie. O! Ten kolor myślę, że będzie idealny. No i teraz uśmiech. Szczery, piękny, biały uśmiech. No i powiedzmy, że twarz i włosy naszej pierwszej influ są gotowe. Troszeczkę żałuję, słuchajcie, że nie znalazłam takiej fryzury, która by mi tutaj pasowała najbardziej. Ale myślę, że jak obudzicie swoją kreatywność, to z pewnością uda Wam się odgadnąć, o kogo chodzi. No i teraz outfit. To też będzie dosyć trudne, no bo wiele influencerek teraz ubiera się w podobnym stylu, ale myślę, że sobie z tym poradzicie. Słuchajcie, ja tutaj widziałam jeden taki outfit, który idealnie by mi do tej postaci właśnie pasował. Muszę go tylko szybko poszukać. Czy to była któraś z tych stylizacji? O, to jest właśnie ta kategoria, której szukałam. I słuchajcie, myślę, że to powinno dać Wam do myślenia. Jeśli obserwujecie dane gwiazdy i influencerki, no to myślę, że będziecie wiedzieli, co najczęściej lubią na siebie wkładać. No i mamy, słuchajcie, moją pierwszą postać. Mam nadzieję, że zgadniecie, o kogo chodzi. Jeśli już wiecie, to możecie śmiało napisać w komentarzu jedyneczkę i postać, którą myślicie, że to jest. A ja szybko przechodzę do tworzenia drugiej postaci. No i najpierw szukam sobie, słuchajcie, odpowiedniej osoby. Pominęłam, słuchajcie, już jedną mogłam tutaj sobie na spokojnie wykorzystać, ale myślę, że sobie przeklikamy. Dobra, zacznijmy od tej. I słuchajcie, myślę, że tutaj będzie Wam zdecydowanie najłatwiej, dlatego też wybrałam sobie tą postać jako kolejną. No i tutaj wybiorę sobie na początek kolor skóry. No i ona też będzie jaśniejsza. Muszę się, słuchajcie, pozbyć tych wszystkich zmarszczek. Ewidentnie ta postać ich
nie ma. Więc najpierw zaczniemy od usuwania tego wszystkiego, co tutaj się na tej twarzy zadziało. Może od razu, słuchajcie, żeby Was tak nie naprowadzać na odpowiedź, zrobimy szybko twarz. Zrobimy szybko dodatek, który też jest mega charakterystyczny dla tej osoby. Zrobimy sobie szybko piękny, szczery uśmieszek. Myślę, że ten nosek tak troszeczkę nieśmiało możemy sobie zostawić. Przechodzę teraz do fryzury, która z pewnością Wam tutaj mocno, ale to mocno ułatwi sprawę. Ta będzie, słuchajcie, idealna, ale najbardziej ułatwi Wam sprawę kolor tych włosów. Robimy je takie, szybciutko zmieniam jeszcze kolor brwi, który też jest zdecydowanie charakterystyczny. O, może troszkę przesadziłam z tą czerwienią. No i outfit, słuchajcie, no i tutaj myślę, że jak po prostu będzie luzacko, to już będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. I niech tak zostanie, mi się mega podoba, a teraz Waszym zadaniem jest napisać w komentarzu, kogo właśnie stworzyłam. Teraz szybko przechodzę do postaci numer 3, a Wy się już pewnie zastanawiacie, kto to był te dwie pierwsze osoby. Ale myślę, że znacznie lepiej sobie poradzicie z tą kwestią, no bo jeśli jesteście na bieżąco z tym, co się dzieje w internecie, no to z pewnością będziecie wiedzieć, kogo dla Was stworzyłam. Karnacja jest idealnie dopasowana, więc taką ją sobie zostawię. Rozpoczynam tutaj od włosów, słuchajcie, i szukam włosów długich, znowu długie włosy, ale bez grzywki, słuchajcie, więc fajnie, jakby to były długie, proste włosy. No i dla Was to już też pewnie będzie dosyć spora podpowiedź. Okej, myślę, że te będą idealne, ale chyba największą podpowiedzią zawsze dla Was w tych kwestiach będą kolory. Zacznę sobie od brwi, które będą takie, słuchajcie, brązowo-różowe, i to też jest dla Was duża podpowiedź. No tutaj nie mam aż takiego pola kolorystycznego, ale może o, może coś w ten deseń i będzie idealnie. No i teraz włosy. To też powinno już Wam coś mówić. Uwaga, kolor włosów będzie taki, ku Waszemu zaskoczeniu. Na razie były same dość charakterystyczne. Muszę zdjąć czapkę, bo tej osoby w takiej czapce nie widziałam. Muszę zdecydowanie popracować nad nosem, żeby był taki drobny, zgrabny. O, myślę, że coś takiego będzie idealne. A słuchajcie, outfit pasuje rewelacyjnie. Poszukam jeszcze jednej rzeczy, którą chciałabym tutaj na tej postaci umieścić, bo wiele razy ją z takim dodatkiem widziałam i myślę, że to już też powinno dać Wam dużo do myślenia, jak celuję w takie dodatki, słuchajcie, na włosach. O, myślę, że to będzie genialne. To jest taki znak rozpoznawczy naszej postaci. Jeśli bym mogła, to jeszcze ubrałabym jej słuchawki na uszy i to też powinno Wam bardzo dużo podpowiedzieć. Okej, i teraz czas na ostatnią postać, której wygląd troszeczkę się zmieniał, więc tutaj myślę, że możecie mieć największy problem z odgadnięciem, o kogo mi chodzi, ale ja myślę, że z Waszymi umiejętnościami z pewnością sobie poradzicie. Zacznę, słuchajcie, od oczu. One muszą być wielkie, mocno otwarte, uśmiech zdecydowanie taki powabny. Myślę, że coś takiego będzie idealne. Kolor włosów tutaj też będzie miał kluczowe znaczenie, bo to jest kolor włosów, który jest aktualnie. Jest to bardzo, bardzo ciemny brąz. I myślę, że to też powinno Wam coś podpowiedzieć. Jeśli chodzi o fryzurę, zdecydowanie chciałabym tutaj dodać jakieś takie minimalne fale, ale jak wiecie, tutaj jest troszeczkę ograniczona ilość fryzur dostępnych i one nie zawsze odwzorowują to, jaką fryzurę chciałabym tutaj Wam pokazać. Ale myślę, że też kluczowym jest to, co ja mówię dla Was, więc słuchajcie, bo to są też dla Was podpowiedzi. No tam były takie fajne falowane, o, może te są, słuchajcie, takie delikatnie pofalowane i mogą być. Teraz outfit, to też jest kluczowe w tej postaci, bo ona zawsze jest, słuchajcie, przepięknie ubrana, więc ja bym tutaj celowała w jakąś piękną, dopasowaną sukienkę, jeśli takową w ogóle znajdziemy. No i myślę, że to już też powinno Wam cokolwiek dać do myślenia. Dobra, słuchajcie, ten outfit mi się podoba. Wiele razy widziałam tą postać w przepięknym, ciemnym outficie, takim bardzo mocno dopasowanym. No i myślę, że tutaj już na tym zakończymy. Słuchajcie,
Na małe podsumowanie, stworzyłam Wam cztery postaci, cztery influencerki. Jestem w 100% pewna, że dwie z nich zgadniecie bez żadnego zająknięcia. Z dwoma kolejnymi możecie mieć troszeczkę problem, bo przypominają wiele innych influencerek, oczywiście równie pięknych. Ale liczę na Waszą kreatywność, no i oczywiście czekam na komentarze. Oczywiście czekam na ten najbardziej poprawny, czyli te cztery postacie, jeśli uda Wam się zgadnąć, to naprawdę będę pełna podziwu. Czekam, kochani, na wszystkie Wasze komentarze i dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne odcinki z tej serii. Bawimy się w Zgaduj Zgadula. Do zobaczenia w następnym odcinku.